oszukali mnie banda złodziei polskich decydentów. WTF, WTF, WTF! Cześć, witam was moje panie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś, no może powinienem powiedzieć, miał być fajny materiał, ale przejdźmy do rzeczy. Zamówiłem sobie jakiś bardzo dawny czas temu, mianowicie był to koniec października, początek listopada na AliExpress haul za jakieś 65 zł. Nie miało być mega dużo figurek, bo jak spojrzycie na ceny klocków na AliExpress, można się zwalić ostro z nóg, bo no cena za fig to zazwyczaj jest tak 3,50, 3 zł, takie mega wywalone, są po 6,7, wiadomo, zupełnie inna cena niż w naszych sklepach stacjonarnych Chińczykach. No jak są mi tylko za 65 zł, łatwo powinniście powiedzieć, że no, powinienem mieć około 20 figurek, tak? Tymczasem przyszło mi z AliExpress, oczywiście to nie jest oryginalna koperta, ja musiałem otworzyć przy kurierze, bo aż nie wierzyłem, że przyszło tak mało. Przyszło mi tyle. Więc można powiedzieć, że zrobiłem raczej średni biznes. Moje teraz pytanie jest takie do was, jakie wy macie doświadczenie z AliExpressem? Czy zdarzało wam się tak, że otrzymywaliście mniej niż zamówiliście? Czy na przykład tak jak też w moim przypadku, niektóre figurki na pewno jej nie zamawiałem. Problem tylko u mnie trochę powstał taki, że zamawiałem to z mojej poprzedniej pracy, nawet z tamtego konta, z tamtego maila i dziś po prostu nie jestem w stanie tego zweryfikować, co zamawiałem, odwołać się od tego i tak dalej. No, wszystko zostało po prostu w jakiś sposób też tam, a i ogólnie z tym AliExpressem jest różnie. Ja słyszałem takie przypadki, że gdzieś tam ktoś zamówi coś innego, coś innego i tak dalej, ale żeby dostać, kurczę, naprawdę, ja zamówiłem tych figurek z 11, 15, co najmniej ich było, przyszło mi 7, a połowa i tak inna niż chciałem. Więc ten film nie będzie wyglądał tak, jak ma wyglądać, natomiast oczywiście wszystko to będzie recenzowane. Musimy zobaczyć, że figurki z AliExpress mają też to do siebie, że są w ogóle foliowane, to nie jest kartonik, tak jak na zładzie w sklepie kupujemy. No cóż, to z czymś tam niższa cena musi iść. A przyszedł mi Iron Man. Iron Man akurat chyba jeszcze zamawiałem. Oczywiście wkrótce będzie recenzja. Natomiast na pewno nie zamawiałem Batmana, bo na to wbić Batman podróbkowy. Tym bardziej już jednego Batmana mam. On jest całkiem zabawny. Oczywiście nim się zajmiemy na osobnych recenzjach. Każdy z tych rzeczy będzie miał swoją osobną recenzję. Także Batmana na pewno nie brałem. Tak samo jak raczej nie brałem tej babeczki, kimkolwiek ona jest. Jakaś Wonder Woman podrobiona, no też raczej nie brałem, natomiast na pewno wziąłem obcego, bo obcy to jest jakaś klasyka, chciałem zobaczyć, czy jest fajny, czy nie, jak ja to mówić więcej. Wziąłem też tego przezroczystego gościa, to jest chyba przezroczysty z Fantastycznej Czwórki ktoś, będzie recenzja, bo sam przezroczysty kolor bardzo mnie zafascynował. No i wziąłem również Jasia Fasolę. Nie mogłem się oprzeć wziąć Jasia Fasoli, to piękna postać. Te figurki również raczej nie brałem, tu jakaś kolejna kobitka nam się trafia. Nie powinniście wiedzieć, no generalnie lubię kobitki i tak dalej, w Lego też, ale kurczę, no żeby aż tak, no nie. No i generalnie miał być znacznie piękniejszy haul, przyszedł znacznie mniejszy haul niż miał przyjść. Moje teraz pytanie, czy macie podobne doświadczenia? Mam taki problem, że niestety ani się mogę odwołać, ani nic w ogóle. Bo mówię, no to mówię na koniec października, przyszło początek stycznia, bo tam będzie 2 miesiące za darmo. Natomiast na pewno jest to połowa tylko tego, co zamówiłem. Nie wiem, jak te Chińczyki w ogóle patrzą, no ale właśnie widzicie, jak one, jak te Chińczyki patrzą. No i przyszło to zupełnie coś innego. Natomiast no, cóż ja mogę, dzisiaj nic nie mogę. Właśnie pytam was dlatego o zdanie, czy mieliście podobne doświadczenia, bo ja bym chciał dalej sobie zamawiać do tym AliExpress, bo to jest świetna kopalnia podróbek i to tania kopalnia podróbek, no ale tymczasem, no, póki co mam bardzo złe doświadczenie. No ale cóż, piszcie mi, czy podobała się mój wybór, z tego co wybrałem przynajmniej, co mi przyszło. Oczywiście według tego, co będziecie pisać, że jest najfajniejsze, pewnie według tej kolejności będę rzucał recenzję tych secików. Nie zapominajmy oczywiście, że mam jeszcze pełno innych secików do recenzji, także to nie będzie tak, że one polecą na priorytet, bo mówię, pełno jeszcze mam innych opakowań. No i cóż, kochani, no, dziękuję wam za kolejny spójny odcinek. Miało być zupełnie inaczej, tak właśnie świeżo przed odcinkiem, mówię, przyszła mi ta paczka, znaczy jak już z tej pracy mi wysłali, otwieram ją taki przy listonoszu, bo nie wierzyłem i patrzę, no... No mizernie, także no nie widzieliście na waszych oczach, a szkoda, byście moją reakcję widzieli, jak to otwieram bezpośrednio. No ale cóż, ocenimy sobie te figurki w najbliższych recenzjach, jak wyglądają, jak się prezentują. Wam dziękuję za ten ciut nieudany zdecydowanie odcinek. No i cóż, będziemy się w takim razie widzieć wkrótce w recenzjach. No póki co dla mnie ma faworytem jest obcy i ten jest Fasola. Ale szkoda, bo kurde, 65 zł to w Chińczyku stacjonarnej kupiłbym to taniej, chociaż takich fantastycznych figur u nas nie ma. Ale może się pojawią. Dzięki za kolejny wspólny odcinek. Do zobaczenia wkrótce, bye!